cześć! Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam porównanie cen w Lidlu chorwackim oraz w Lidlu polskim. Wybrałam około 15 takich podstawowych produktów, które na pewno na wakacjach kupujemy, żebyście mogli sprawdzić, jak wyglądają ceny teraz. Dzisiaj jest 25 czerwca, także zapraszam do oglądania. Tutaj mamy taki chleb, bułkę. 91 eurocentów kosztuje. Mamy też inne bułeczki, takie chlebowe. One mniej więcej kosztują tyle samo, czyli około 91 eurocentów. Tutaj euro 15. Przyjmiemy, że euro. Chleb 2,37 w promocji za 500 gram, czyli bochenek. Bułka paryska 2,75. Banany kosztują 1,44 euro za kilogram. Banany 6,99 za kilogram. Pomidory 2,25 euro za kilogram. Pomidory 7,99 za kilogram. Mleko 3,2%, litr kosztuje euro 0,6. Mleko 3,2%, litr 3,19. Masło 82%, 250 gram, kosztuje 2,39 euro. Masło 5,79 za 200 gram. Mięso mielone, wołowe, 450 gram za 2,79, czyli kilogram 6,20 euro. Mięso mielone, 400 gram za 12,99. Dorada, 700 gram, kosztuje 10,69 euro, czyli 15,27 euro za kilogram. Nie ma niestety dorady, więc porównamy pstrąga. Pstrąg kosztuje 3,49 za 100 gram. Woda niegazowana, 1,5 litrowa butelka, kosztuje 40 eurocentów, czyli za litr wychodzi 27 eurocentów. Woda niegazowana, 1,5 litra, 99 groszy. Chipsy paprykowe takiej firmy Lidlowej, 150 gram, kosztują 91 eurocentów. Chipsy paprykowe 4,94 za 170 gram. Litr wina białego, wytrawnego, kosztuje 2,65 euro. Wino 19,99, 16,99, 14,99. Litr oleju słonecznikowego kosztuje euro 49. Olej rzepakowy 1 litr 8,99. Kilogram cukru kosztuje euro 29. Cukier biały 1 kg 5,79. Kilogram mąki 550 kosztuje 76 eurocentów. Mąka 550, kilogram za 2,29. Pół litra piwo Ożujsko kosztuje euro 0,8. Piwo Namysłów 4,49 za pół litra. Jajka 10 sztuk 2,49 za aplikacją Lidla. Normalnie 3,12 euro, czyli wychodzi 25 eurocentów za jedno jajko. 10 jajek 8,29. Litr mleka w kartonie kosztuje 73 eurocenty. Mleko 1 litr w kartonie 3,69. Makaron spaghetti 500 gram 1,06 euro.
Makaron spaghetti 500 gram, 4,47. Nasze zakupy wyszły 65,83 euro. Tak wygląda nasz koszyk. No głównie to mamy tutaj rybę, mięso, krewetki, czywopcici, no i jakieś owoce, jajka, arbuz, bazylia. Jak Ci się podobały zakupy? Szybko, bez kolejki kasa. Dużo ludzi w sklepie, ale kasa bez kolejki. Tak, dużo ludzi, dużo samochodów, ale w środku wszystko fajnie rozwiązane. Także super. Tak właśnie wyglądają ceny produktów spożywczych w Lidlu. Podsumowując, ceny w chorwackim Lidlu nie są jakoś bardzo, bardzo wysokie. W zależności od produktów, niektóre produkty są droższe, niektóre są nawet tańsze w Chorwacji niż w Polsce, jak na przykład olej. Jednak to były ceny z Lidla. Zazwyczaj w takiej miejscowości, gdzie spędzamy urlop, gdzie się zatrzymujemy, Lidla nie ma, tylko jest na przykład Tommy, którego ceny możecie zobaczyć w innym naszym filmie. Tutaj w prawym górnym rogu wrzucam Wam linka. I warto jechać do Lidla, chociażby zrobić takie większe zakupy, zaopatrzyć się na kilka dni. Jednak to jest już taka wyprawa. No i trzeba być przygotowanym, jakaś tam lista zakupów. Ale ogólnie podsumowując, ceny w Lidlu są bardzo zbliżone do tych cen w Polsce. Także naprawdę warto się tam wybrać chociażby raz czy dwa razy na pobyt, żeby sobie zrobić takie większe zakupy i zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujemy. Plusem zakupów w Lidlu na pewno jest to, że jest tam spory wybór, sporo właśnie ryb czy owoców morza jest też trochę, takich świeżych i mrożonych. Bo na przykład w sklepie Tommy nie było ryb, nie było owoców morza. Można było oczywiście iść na taki jakiś targ rybny albo taki sklep rybny. Jednak no fajnie już czasami sobie to kupić wszystko za jednym razem. Także w Lidlu na pewno to znajdziecie i w też całkiem niezłych, przystępnych cenach. Tak samo jest duży wybór, czy serków, czy sera żółtego, czy jakichś parówek, jakiś tam szynek i tak dalej, mięso. Czasem można jakąś promocję złapać, więc naprawdę warto się właśnie wybrać. My też się zaopatrzyliśmy w dużej mierze w Polsce na zakupy. Byliśmy na zakupach w Lidlu w Polsce, w Lidlu i w innych sklepach i dużo jedzenia ze sobą przywieźliśmy. To też możecie zobaczyć w innym filmiku, tutaj Wam wrzucam też link do tego. Więc my ogólnie nie musieliśmy jakichś nie wiadomo jakich wielkich zakupów robić w Chorwacji. Ale na pewno gdybyśmy mieli robić takie zakupy jakby od A do Z, to na pewno byśmy robili je w Lidlu, no bo w tym Tommym aż tak się nie opłacało, jednak na jakby koniec końców paragon byłby dużo wyższy w Tommym niż w Lidlu. Jak się jednak okazuje, niepotrzebnie się zaopatrywaliśmy w aż tak duże zakupy, bo w Lidlu ceny są bardzo, bardzo przystępne, w chorwackim Lidlu. Także jeżeli macie czas, to nie ma sensu brać pół bagażnika jedzenia. Można zrobić te zakupy na miejscu. Jednak no, nam to sporo czasu zaoszczędziło, to że te zakupy już mieliśmy zrobione w Polsce. Czy kosztowo nas to wyszło taniej? Nie wiem, tego się pewnie nie dowiem. Ale na pewno czasu zaoszczędziliśmy bardzo dużo. Szczególnie jak jest tak gorąco, to się nie myśli o zakupach, nie chce się jechać nawet te, nie wiem, 20 minut, bo my musieliśmy z Ninu jechać do Zadaru, do Lidla, czyli jakieś 20 minut nam to zajęło. No jakbyśmy mieli taki jechać, nie wiem, 2 czy 3 razy, no to pewnie dzień byłby taki, no można powiedzieć, stracony, tak? Także no tak to właśnie wygląda w Lidlu chorwackim, tak to wygląda w Lidlu polskim. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wy wybieracie się do Chorwacji, to czy robicie zapasy wcześniej, czy już kupujecie składniki, jedzenie na mieście, a może w ogóle nie jecie w apartamencie, tylko głównie stołujecie się na mieście. Napiszcie nam o tym, bardzo chętnie poczytamy. Dzięki wielkie za oglądanie naszego odcinka. Będzie nam miło, jeżeli dacie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie nasz kanał. Cześć!